zaburzenia chodu, przyczyny, rodzaje, leczenie. Zaburzenia chodu mogły związane zarówno z wrodzonymi schorzeniami, jak i pojawia się w trakcie kreska lcia. Problemy z chodzeniem to zarówno nadmierne kobysanie się na boki, jak i chwiejne chodzenie z szeroko rozstawionymi nogami. Jakie są przyczyny i rodzaje zaburzeń chodu? Jak przebiega leczenie? Zaburzenia chodu mog pojawi się u kreskadego, takich problemów mog dowiadcza zarówno dzieci, jak i osoby BDC w podeszłym wieku. Wyru kreskania si co najmniej kilka rodzajów zaburzeń chodu, oprócz tego problemy z chodzeniem, występujące u kreskanych pacjentów, mog mie zarówno charakter przeciowy, jak i występowa jako utrwalone dolegliwości. Zaburzenia chodu. Przyczyny zaburzeniami chodu interesuj się lekarze wielu rukreskanych specjalności, przede wszystkim zagadnieniem tym zajmuje się jednak neurolodzy, ortopedzi oraz pediatrzy. To, kreska e problemem zajmuje się du kreska a ilo specjalistów, wynika z tego, kreska e do zaburzeń chodu doprowadza mog patologię dotyczce zarówno czynności układu nerwowego, jak i struktur kostnych, mięśniowych czy stawowych. Potencjalnych przyczyn zaburzeń chodu wymieni mog kreska na bardzo wiele, przykładowymi z nich mógłby, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, dystrofia mięśniowa, zapalenia, cięgięcie stawów w obrębie kotczyn dolnych, udar mózgu i jego konsekwencje, stany po złamaniach kotczyn dolnych, choroba zwyrodnieniowa stawów zakakreskania ucha wewnętrznego, gdzie procesem chorobowym obity jest bębennik, pora kreskanie mózgowe, zespół pogona kockiego, choroba Charcot-Marietów, wodogbowie normotensyjne, zespół Pchakima, odpienia, np. choroba Alzheimera, miastenia, nowotwory OUN, epizody przejściowego niedokrwienia mózgu, tak zwany. TIA, WSTRZ, mienie mózgu, choroby naczyt obwodowych, kotczyn dolnych, zapalenie mózgu, zespół Wernickiego-Korsakowa, choroby prionowe, anemia zboliwa, zaburzenia i choroby psychiczne. Zaburzenia chodu mog pojawia się szczególnie w przebiegu zaburzeń konwersyjnych. Zaburzenia chodu, rodzaje: jedni specjaliści rozrukreskania i wicej, inni z kolei mniej rodzajów zaburzeń chodu. Najczęściej mog kreska nasi spotka z ponikreskaszymi typami problemów z chodzeniem. Chód koszcy chodem koszcym, inaczej pobowiczo niedowbadnym, określa się stan, w którym pacjent ma wyprostowan kotczyn dolny w stawie kolanowym. W trakcie chodu pacjenci zatacza zajten ob pup kola, co przypomina ruch kosy podczas koszenia siana. Towarzyszy temu zwykle zgicie przedramienia w stawie bokciowym. Chód koszcy pojawia się w przypadku pora kreskania pobowiczego, którego przyczyn mog kreska e by na przykład chód koguci. Innym problemem jest chód koguci, brodcy. Dochodzi do niego na skutek pora kreskaniami, ni prostowników stopy i palców, na przykład na skutek uszkodzenia nerwu strzapkowego. U pacjentów zauwa kreskalne jest opadanie stopy, a oprócz tego w chodzie kogucim pacjenci wysoko unoszą swoje kotczyny dolne. Chód ataktyczny, chód tylnosznurowy, ataktyczny, polega na tym, kreska e pacjent stepa bardzo niepewnie, a jego kroki jest wyjątkowo nierówne.
Charakterystyczne dla tego typu zaburzeń chodu jest to, pacjenci staraj się patrzę na swoje nogi podczas chodzenia związane jest to z tym, doświadczają oni zaburzeń czucia proprioceptywnego, przez które nie mają wiadomości o pobokreskaeniu swoich kotczyn. W sytuacji, gdy chód nie podlega kontroli wzrokowej, w przypadku chodu ataktycznego dochodzi do nasilenia istniejących zaburzeń. W tym problemie odchylenia zauważalne jest nie tylko podczas przemieszczania się pacjenci mogą równie mieć trudności z tym, aby przy zamkniętych oczach utrzyma postaw stojce ze zbeczonymi stopami. Do chodu tylnosznurowego doprowadzaj te stany, w których dochodzi do zaburzeń czynności sznurów tylnych rdzenia kręgowego. Chód mu dekreskakowy chwiejne chodzenie z szeroko rozstawionymi kotczynami dolnymi określa się jako chód mu dekreskakowy, marynarski. Zgodnie z nazw doprowadzaj do niego zaburzenia dotyczące mu dekreskaku, na przykład zaburzeniom chodu w tym przypadku towarzysz zaburzenia postawy, zalekreskane od lokalizacji defektów mu dekreskaku. W sytuacji, gdy uszkodzony zostanie robak mu dekreskaku, u pacjenta zauważalne jest odchylanie tubowia do tybu. Inny stan, czyli tendencja do upadków w stronę szkodzenia, zauważalna jest natomiast u chorych z uszkodzoną pupką mu dekreskaku. Chód parkinsonowski, hipokinetyczny, spotykany jest u osób z chorób Parkinsona. W przypadku tego typu zaburzeń chodu pacjenci podczas przemieszczania się mają pochylon sylwetk, charakterystyczne jest równie ich kotczyny górne, inaczej niż u osób zdrowych, nie balansuj podczas chodzenia. W chodzie parkinsonowskim pacjent przemieszcza się bardzo powoli i drobnymi krokami. W przebiegu tego problemu występuje równie trudności z zapoczątkowaniem ruchu kotczynami dolnymi. Znacznym problemem związanym z tym zaburzeniem chodu jest zwiększone ryzyko występowania upadków. Chód kaczkowaty do charakterystycznym zaburzeniem chodu jest chód kaczkowaty. W przebiegu tego problemu chorzy wyraźnie chwiejsi na boki. Patologiami doprowadzającymi do tego zaburzenia jest stany, w których dochodzi do zaburzeń czynnościami, niobr czy biodrowej, takie jak zwichnięcie stawów biodrowych czy dystrofia miniowa. Chód nokreskaecowy chodem nokreskaecowym określa się problem, w którym podczas chodzenia pacjent mimowolnie krzykreskałuje swoje kotczyny. Powodem występowania chodu nokreskaecowego moby mózgowe pora nie dzieci C. Chód PL Sawiczy mianem chodu PL Sawiczego określa się problemy związane z PL Sawiczymi ruchami mimowolnymi. Ruch pacjentów mokreskae przypomina taniec, zaburzeniom ze strony kotczyn dolnych towarzysz zwykle problemy ruchowe z innymi CZ. Ciami ciaba. Do chodu PL Sawiczego doprowadza na przykład choroba Huntingtona. Chód paraparetyczny przebiega w postaci wiotkiej lub spastycznej. W pierwszym z wymienionych problemów pacjenci dowiadczajnie do wbadów kotczyn dolnych, CZ to dochodzi u nich do upadków. W przypadku spastycznej postaci chodu paraparetycznego chorzy stawiaj swoje kotczyny dolne wyjątkowo sztywno, u nich równie dochodzi do szurania stopami o podbokreskę.
zachód histeryczny zdarza się równie kreska sytuacje, w których zaburzenia chodu u pacjenta jest bardzo niespecyficzne. Dodatkowo występujące u chorego problemy z przemieszczaniem się mok z czasem zmienia swój charakter. Tak bywa w przypadku zaburzeń chodu związanych z zaburzeniami psychicznymi, które bywają określane jako chód histeryczny. W ich przebiegu pacjenci mogą prezentować nietypowe ruchy, których nie mogą na przypisa do któregokolwiek z wymienionych wcześniej zaburzeń chodu. Przyczyn takich problemów mogłyby między innymi zaburzenia chodu. Diagnostyka w przypadku wystąpienia zaburzeń chodu istotne jest przede wszystkim dwa aspekty. Zbadana same odczyny dolne pacjenta, ale i bardzo istotne jest przeprowadzenie z nim dogładnego wywiadu lekarskiego. W przypadku badania odczyn dolnych niezbędna jest ocena ruchomości poszczególnych stawów, a tak sprawdzenie takich aspektów, jak chociaż wyczucie skórne czy nie odruchów, kignistych, zarówno fizjologicznych, jak i ewentualnych patologicznych. Wywiad lekarski, badanie podmiotowe, ma z kolei bardzo wakreskane znaczenie z tego WZGL-DU, dzięki niemu liwe jest ukierunkowanie diagnostyki zaburzeń chodu ku jakiej konkretnej jednostce chorobowej. Na podstawie uzyskanych informacji pacjenci mogłyby kierowani na przykład na badania obrazowe strukturorodkowego układu nerwowego, na przykład w przypadku podejrzewania u chorego przebycia udaru mózgu czy rozwinięcia się stwardnienia rozsianego. Inni pacjenci, u których podejrzewa się z kolei przyczyn ich zaburzeń chodu jest problemy związane bezpośrednio z odczynami dolnymi, mogłyby natomiast kierowani na badania obrazowe struktur narządu ruchu. Zaburzenia chodu. Leczenie rozpoznanie przyczyny zaburzeń chodu u pacjenta jest istotne przede wszystkim dlatego, zlikwidowanie problemów z przemieszczaniem się liwe poprzez leczenie tej jednostki, która to do tego stanu doprowadzi ba. Przykładowo, pacjentom z zespołem Wernickiego-Korsakowa podawane mogłyby preparaty witaminy B1, a u chorych na stwardnienie rozsiane stosowane mogłyby leki bagocce żółty choroby, czyli glikortykosteroidy, a w czasie remisji preparaty zmniejszające ryzyko wystąpienia kolejnych żółtów tego schorzenia. Zaburzenia chodu mog przemija, u niektórych pacjentów utrzymuje się one jednak trwale. W drugiej z wymienionych sytuacji nie ocenion pomoc chorym przy niem regularna rehabilitacja. Czasami korzystne jest równie stosowanie przez chorych SPRZ-tu ubatwiającego poruszanie się, na przykład kul ortopedycznych czy tzw.